Cześć ziomeczki, nazywam się Wojtek Pietraszek, witam w filmiku odnośnie wymiany strun. Tutaj spoglądam tak niezręcznie na to, co mam w rękach. Tu akurat mam takie dwa komplety strun do gitary siedmiostrunowej. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany takimi gitarami, to jak najbardziej może to obejrzeć. Jeśli ktoś ma zwykłą sześciostrunową gitarę, też jak najbardziej niech sobie patrzę. Ja akurat używam zwykle tak, albo Ernie Balla. Tutaj mamy zestaw od 9 do 52 lub D'Addario 954. O, tak to mniej więcej wygląda. Do normalnej gitary w normalnym stroju to też używam zestawów różnych firm. Zwykle 1046, 1052, ale tutaj się na razie zajmiemy właśnie tą siódemeczką i patrzcie, jak to wygląda. Mamy sobie tu cyk. Dobra, jak tutaj już jest zoom na gitarkę. Do pracy używam zwykle takiej korbki. To kosztuje parę złotych, 7 zł, 5 zł. Jest to bardzo istotny element pracy, ponieważ zwykle jak sobie kręcimy tymi strunami, to sobie kręcimy tutaj palcami i to troszeczkę jest męczące. Jak mamy taką korbeczkę, możemy bez problemu sobie kręcić. Dodatkowo używam takiego preparatu, to jest firmy Danno 65 model. To jest olej cytrynowy, to jest do jakby impregnowania podstrunicy, czyli tego drewienka tutaj. Do czyszczenia tej podstrunicy, czyli pierwszym elementem, który używam, to jest właśnie ten Dunlop 01 preparat. Całkiem też fajny, on czyści brud elegancko. No i do tego używam skarpety. Może to być wasza własna skarpeta, jakikolwiek może być logo. Była oprana przed użyciem, to już jest brudne takie od używania. Dobra, a teraz do rzeczy, mości panowie. Najlepiej robić tak, jeśli chcemy czyścić podstrunicę, czyli generalnie sobie tak zaimpregnować, wyczyścić, przeczyścić, to ściągamy wszystkie struny. W internecie na pewno spotkaliście się z powiedzeniem, że najlepiej sobie ściągać jedną strunę, czyścić, załóżmy, albo ściągać strunę, zakładać nową, ściągać strunę kolejną i zakładać nową. Taki sposób też jest całkiem dobry, nie mówię, żeby tak w ten sposób nie robić, że wtedy taka jest teoria, że wtedy gryf mniej pracuje, mniej się odgina. No, jeśli zajmiemy wszystkie struny i założymy je też w miarę szybko, w ciągu, nie wiem, paru godzin, dwóch godzin czy godziny, to się też nic nie stanie. No ja na przykład zostawiłem kiedyś gitarę na całą noc, sobie impregnowałem, parę razy sobie tym olejkiem smarowałem i gitarze się nic nie stało. Ja akurat tutaj pokazuję wam, jak ja to robię, zdejmując wszystkie struny. Czyli najpierw sobie po prostu robię, to sobie wszystkie struny odwijam. Ona tutaj przetygowałem. Wszystkie struny sobie odwijam. Jeśli mam jakiś problem ze strunami, to po prostu teraz ciężko mi ją wyciągnąć, więc sobie przecinam tutaj. Nigdy w życiu nie ucinajcie strun teraz nałożonych na gitarze. To jest zupełnie bez sensu. W ten sposób prędzej się psuje gryf. Jeśli struna jest naprężona i ją nagle przetniemy, to po prostu tak jakbyśmy urwali komuś głowę. Teraz następna struna. Ja to robię tak, w sumie po kolei sobie wykręcam. Dobra, chodź tu, działaj. Kręć to, dobra. O, tutaj tak wyłazi nam elegancko. Wszystkie te, które niepotrzebne, sobie dajemy. Tutaj znowu będę musiał przeciąć. Jest mój ucinak. Ucinaj tą strunę. Teraz tym się zajmiemy osobno, tymi dzióbkami. Skręcam sobie w dół, o. Ponieważ musimy się skupić na kluczach.
Najpierw sobie tak jeszcze prostować te pozostałe, jeśli używamy korbki, ponieważ ona wtedy nam nie uderza w te struny, w te klucze, które są obok. Dobra, to ściągamy. Prostujemy. Jedziemy, panowie, z koksem. Będzie zło. Będzie zło, jak sobie wbije to do palca. Jakąś strunę. A już tak niestety było. Co do grubości strun, można się zastanawiać, jaki zestaw używać, czy 9,54, tak jak pokazywałem dla Dario, czy 9,52. Ja akurat teraz założę 9,54, ponieważ troszkę grubsze struny bardziej mi leżą. Chociaż jak się przyglądam zestawom, to oba zestawy mają identyczny skład strun, identyczną grubość. 9, 11, 16, 24, 32, 42, tylko się różnią najgrubszą struną. Więc właściwie jakiejś specjalnej filozofii tutaj nie można sobie dogadywać. Teraz zobaczcie sobie tutaj... O! Zobaczcie sobie teraz tutaj. Tutaj mam taki mostek akurat. Ta gitara jest w ten sposób skonstruowana, że właśnie ma mostek, w którym struny są przewlekane przez korpus na wylot, na długą stronę. I po prostu kładzone są tak na tym i po prostu nawijane. Zobaczycie sobie z drugiej strony. O, tutaj wychodzą. Jak my wezmę sobie o tą strunę, przewlekamy. Na wylot trzeba troszeczkę tam przeciągnąć. Można wcześniej, o to jak widać miałem wcześniej też Dario. Można... Aha, co ja mówię? No tak, Dario założę. To ten komplet. Wcześniej można sobie ewentualnie uciąć tą końcówkę, żeby nie porysowało nam korpusu. No, jak ktoś się nie przejmuje, to nie musi ucinać. Dobra, niewygodnie mi jest tak wyjmować. Teraz widzicie. Przekładamy te wszystkie. Na wylot. Aż zaczepił mi się do bluzki. Forfeiter. Dobra. Strony wszystkie wywalamy. Tutaj nam zostały jeszcze dwie takie końcówki, które były wcześniej tak zaplecione, zasupłane, że tak można powiedzieć. No tutaj to trzeba będzie sobie po prostu poradzić i je po prostu wypchać. Tak, akurat widzę, że w miarę się poddaje moim zabiegom. Destrukcyjnym. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Ja to naprawię. Ja to naprawię. Płyta jest? Ja to naprawię. O, wyszło. Dobra, wyszło. Wyszedł szydeł z worku. Wyszedł szydeł. Teraz z drugim też. Wiem, że pewnie nie widzicie nawet pracy moich rąków. Ponieważ tutaj jest dosyć ciężka sprawa. W każdym razie robi się taki supełek. O, łapię sobie obcęgami i sobie wyciągam. No teraz wypadałoby przynajmniej jakoś tak z grubsza przeczyścić. No jak widzicie, znowu sobie jeszcze obniżymy. O, tutaj troszeczkę skórzy, no to sobie tym przeczyszczam. Tutaj z tej strony też troszeczkę skórzu. Troszeczkę go wywalimy. Coś tu ktoś pisze. Dobra, teraz próbujemy ogarnąć. Zajmujemy się teraz naszą słodką podstrunicą. Tutaj już od używania mam troszeczkę takie zacieki, można powiedzieć, na samym drewnie. To jest spowodowane odkładaniem się brudu na tej podstrunicy. Czasem też widać, pewnie tutaj nie za bardzo nawet... O, jakby, jak zdjąłem struny, ślady są jakby takie po strunach, takie są kreski. To wszystko jest kwestia brudu i takiego różnego dziadostwa, które się zbiera. No i teraz sobie tym psikam, Dunlopem 01, psikam sobie po prostu tak po psiknięciu na... Najpierw po parę
parę strun cisnę, znaczy parę progów cisnę. No i teraz sobie ostro skarpetą jedziemy. Dobra. O, i teraz na przykład już wam pokażę, kochane moje YouTubowicze, że te zacieki, które przy tym były widać, było widać struny, to teraz już to zniknęło. Może się troszeczkę też przebijać, ale to już zniknęło, wytarło się. To był po prostu brud, który się nagromadził z palców. Czyli tam, gdzie palec dotykał pod strunnicy, tam zostały smugi. Zwykle to robię kilka razy, przeczyszczam tą podstrunnicę, ponieważ nie zawsze za pierwszym razem da się to wszystko wyczyścić, proszę Państwa. Dajesz, chłopie, dajesz. Ja to wyczyszczę. Oczywiście nie zawsze da się wszystko idealnie wyczyścić. Gdzieś się spotkałem, że jest powiedziane, że żeby czyścić, czy tam nawilżać wzdłuż podstrunnicy, tak jak idą jakby te to cięcie, można powiedzieć, drewna było zrobione. Ja to generalnie robię w poprzek, bo mi jest troszeczkę szybciej i poza tym, jak to robię w poprzek, to czyszczę też te brudy, które są przy samym drucie. Jeśli bym robił tak, to wtedy nie wyczyszczę tego dokładnie. Można robić na oba sposoby, raz tak, raz tak, no. Jak kto woli, jak kto lubi. Ten preparat nie za bardzo jest jakiś pachnący, troszkę tak śmierdzi, więc nie jest żadną frajdą tego wąchanie. O, tutaj już zaczyna. O, widzicie, już się takie robi troszeczkę bardziej fajne. W dotyku już jest sama ta podstrunnica już jest dużo gładsza. Jest taka gładziutka jak pupcia niemowlaka. Albo jak pupcia 16-latki. Chyba. No i tutaj widzicie, wszystko jest bardzo gładkie. Jak te przysłowiowe pupcie. Tylko trzeba dalej to wszystko ogarnąć. Dobra, jest to mniej więcej przeczyszczone, wszystko jest bardzo słodko zrobione. Teraz przystępujemy do ataku. To jest taki specyficzny preparat. Tą butelkę już mam jakieś 5 lat, nie wiem. Trudno mi określić, ile to było. Jak widzicie, płyn został jeszcze... O, dotąd zużyłem, a zostało mi tyle, więc schodzi bardzo powoli. I tutaj mamy taki specyficzny dozownik czy aplikator. Czyli po prostu przewracamy sobie to i dociskamy. I tu, gdzie docisnęliśmy, to po prostu wypływa ten preparat. O, widzicie, jest nawet taka plama. O. I to robimy najlepiej właśnie. Tu akurat możemy sobie zrobić, że wzdłuż po strunicy. Ja sobie robię tak, o, po bokach. Sobie tak przyjeżdżam. Tak przyjeżdżam każdy, żeby tak ładnie całe pokryć. To nam impregnuje to drewno i powoduje, że ono, nie wiem, mniej wchłania tego brudu, potu i takich różnych, tego różnego dziadostwa. Bardziej troszeczkę ten też ładnie wygląda ta podstrunnica. Oczywiście można tego nie stosować, żadnych tych preparatów, jednak ja widziałem, jak niektórzy mieli podstrunnicę tak brudną i tak dużo tego brudu, że można było palcem zdrapywać brud i zeskrobywać, więc to akurat może nie świadczy dobrze o kimś, kto tam używa gitary, a poza tym to też sprawia, powoduje nam taki drugiego rodzaju problem, że jeśli założymy nowe struny, nie wyczyścimy po strunnicy, to te struny i tak się po pewnym czasie, czy tam po szybkim czasie, pobrudzą się nam od tego, co jest na podstrunicy, więc właściwie trzeba będzie szybciej struny wymieniać. Tutaj jest, na przykład mam problem, o, tu już nie za bardzo mi chce wysmarować sobie to, ten próg. Ja sobie wyciskam na szmatkę, na skarpetki.
O, i sobie przyjeżdżam, tak. To też jest dobry sposób problemu, dobre problemu rozwiązanie. Dobra, jedziemy, panowie. Dobra, tu już prawie wszystko wyczyszczone. O, jeszcze raz wszystko przycieram. Tu ładnie wyglądało. No i teraz efekt. Jak się ładnie błyszczy. To później się wchłonie, to nie zostaje na stałe. To później jest taki właśnie fajny, ciemny, taki ciemnawy kolor, tylko że już nie jest taki błyszczący, jak wyschnie. I teraz zakładanie strun. Ważna rzecz, o której warto byłoby pamiętać. Pierwszą sprawą, którą powiem przy zakładaniu strun, to jest to, żeby najlepiej sobie przygotować od razu te dziurki, które tutaj widzicie, przez które wchodzi struna. Najlepiej przygotować, żeby one już były nakierowane prosto na, tak przygotowane jakby pod strunę, do założenia struny, żeby te oczka patrzyły prosto tutaj. Łatwiej nam wtedy tą strunę wsadzać, nie musimy szukać i kombinować. Wszystkie sobie tylko jeszcze palcami poustawiam, żeby mniej więcej były równo, żeby nie musiał za każdym razem grzebać z tym. O, dajemy. Kręcimy. No, praca takimi palcami jest strasznie żmudna, trzeba przyznać. Otwieramy opakowanie strunowe. Oczywiście firma Dadario oznacza nam, jaki kolor, która ma struna. To jest dodatkowe takie ułatwienie w orientowaniu się, która struna jest która. No bo jak teraz wywalę całe wszystkie struny z opakowania, to ktoś, kto nie ma jakiegoś wyczucia, czy jest ktoś początkujący w wymienianiu strun, to nie będzie wiedział, która struna jest która. Ja miałem tak na początku właśnie też problemy, no jak miałem, nagle sobie porozwalałem. Tu akurat oni robią, że łączą po dwa. No i dobra, wybieramy teraz. Wybieramy teraz, gdzie to jest ta moja najgrubsza struna. No chodź, no pewnie fioletowy. Znając życie, dobra, dawać tutaj. Na opakowaniu tutaj też piszą. Pokazują kolory. Fioleto 7B. Aha, to jakiś taki pomarańczowy jest. Co to znaczy Cooper? No żeż wy. Dobra, jest tutaj, już nawet nie wiem. To akurat byłaby siódma struna, taki dziwny kolor. Trochę głupawy. Dobra, przetegowujemy. Dobrą strunę wybrałem? Dobra. Jak będzie źle, to trudno, to będę musiał jeszcze raz przekładać. No i teraz tak jak mówiłem, wsadzam od tej strony strunkę. Przewijamy. Mam już naszykowane otworki. Teraz pamiętajcie, żeby wiedzieć, w którą stronę mamy ten klucz nakręcać. Zwykle tak jak miałem, jak zaczynałem, to miałem struny nawinięte, a później zapomniałem, w którą stronę były nawinięte i się zastanawiałem, jak to nawinąć. No to akurat mamy w tej gitarze, to jest tak, że najlepiej nawijać je w ten sposób, żeby struna była po tej stronie, prawda? Po tej stronie klucza, czyli żeby się nawijała w ten sposób. Teraz zobaczcie, dobra, mam tą strunę i teraz jak nawijać? Dużo osób się zastanawia i się pyta, jak nawijać strunę, ile tego miejsca zostawiać. No, unikałbym nawijania tylko takiego krótkiego, w sensie, że naciągam i już nawijam. Ja robię zwykle tak, że sobie troszeczkę robię luzu. O. I teraz zaczynam nawijać. Dawniej jak zaczynałem, to robiłem coś takiego, że miałem tyle luzu i nawijałem jak oszalały. Jeszcze oczywiście ręcznie nawijałem, więc to było troszeczkę mordęgi. I to się troszeczkę mija z celem, bo im więcej tutaj zwojów, tym gorzej właściwie dla gitary i. Znaczy nie tyle dla gitary, co dla samego grania. Jeśli robimy jakieś podciągnięcia, jakieś obniżanie strojów, to wtedy im więcej tu jest zwojów, tym troszeczkę trudniej się gitary nastraja. W każdym razie dobra, mam troszeczkę tutaj luzu. O, gdzieś tyle powiedzmy. I teraz tak. Ja robię tak, że zaginam tą końcówkę do góry. Tuż przy zagięciu i sobie korbeczką powolutku
Tarararirap. Trzymam oczywiście palcem tutaj, żeby ta struna nam nie uciekała, bo ona ma tendencję do wyskakiwania do góry i na nowo trzeba będzie ją nawijać. Dobra, nawijam. Nawijam. O, jak się pięknie. O, tutaj widać. O, jest. Tak, jeden zwój. I trochę tym sobie przycisnąłem tą wcześniejszą strunę. Taka taktyka też jest spotykana czasami, że sobie przygniatamy strunę, tą końcówkę, która nam wystaje, to przygniatamy struną nowo nawiniętą. Dzięki temu łatwiej z nią walczyć. Dobra, gdzie jest struna? Gdzie jest brązowe? Czerwone to jest co? Czerwone to jest struna piąta, a ta? Brass to jest to? Brass? Brąz? Tam to jest złoty kolor. Dobra. Raz kozie, krowa. Następna struna. No i teraz też trzeba sobie tu wycelować. Elegancko. Też troszeczkę bierzemy tutaj luzu. Też zginam do góry. I nawijam. Ponawijam strun. Pokażę wam zakładanie tych najcieńszych. Na razie sobie zrobimy pauzę.